Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94. A wy oglądacie podręcznik czołgisty. Słuchajcie, w dzisiejszym podręczniku czołgisty zajmiemy się tym oto pojazdem. Przepraszam was, że prawdopodobnie to świeci się. Ale taki już jest, taka właściwie nie wina konsoli, tylko wina właściwie te konsoli, jakby nie patrzeć, konsoli brata. Słuchajcie, pojazd premium trzeciego poziomu, niemiecki, czyli Panzerkampfwagen S35-739F. Spośród tych francuskich czołgów około 200 egzemplarzy zostało przejętych przez niemiecką armię. Były następnie wykorzystywane do celów szkoleniowych oraz na drugorzędnych odcinkach frontu. Słuchajcie, pojazd ten kosztuje 1000 golda. 1000 złota. Czy jest to dużo? Zależy, jak na to spojrzeć. Po pierwsze, no, na pewno nie jest to, nie wiadomo co za ustrojstwo. Gdyż to jest to po prostu niemiecki Francuz, czyli Samoa 35. I tak, przejdźmy do modułów, bo pewnie to was interesuje. Więc mamy tak, silnik Samoa S40, 220 koni mechanicznych, 11,46 konia mechanicznego na tonę. Prędkość jazdy do przodu 37 km i jazdy do tyłu to 12 km. Szansa na pożar wynosi 20%. Słuchajcie, powiem tak. Jeśli chodzi o pożar, to dwa razy zdarzyło mi się, żebym został podpalony. Tylko dwa razy. Więc gaśnice na tym pojeździe nie używał w ogóle. Następnie mamy działo. Działo mamy 47 mm SA-35L34. Czas przeładowania 2,17. Natomiast załoga, oczywiście 100% i braterstwo broni, czas się skraca do 2,13. Jest to, no, można powiedzieć 40 sekundy, cztery setne sekundy szybciej, ale naprawdę robi to ogromną różnicę. Co prawda obrażenia nie są jakieś duże, ale spokojnie wystarczą. Szybkostrzelność, którą ma, jest wystarczająco, ponieważ nie penetracja, tylko uszkodzenia na pocisku standardowym to 55 średnich uszkodzeń. Celność na 100 metrów 0,39, maksymalny zasięg, no to wiadomo, 720 metrów, jeśli chodzi o grę. Maksymalne podniesienie 20 stopni, maksymalne opuszczenie 10 stopni. I powiem wam, że momentami te 10 stopni jest naprawdę, naprawdę odczuwalne. Ale to tylko momentami. Następnie mamy gąsienicę 40 stopni obrotu, więc obraca się dość szybko. Opory dla gruntu. No to 1,03 na twardy. 1,14 średnio twardy, średnio miękki, no i 1,71 na miękki. Następnie mamy, no, wieżę, zasięg widzenia 330 metrów,
co oczywiście można poprawić lornetą. Prędkość obrotu wieży 41 stopni na sekundę. Następnie mamy radiostację FUG 8F i zasięg sygnału 525 metrów. Mamy również amunicję Jawor, że tylko pociski przeciwpancerne, czyli pancergranatę 39F. Jest ona tutaj. Maksymalnie możemy przewozić aż 112 pocisków. No i załoga składająca się z trzech osób, z kierowcy mechanika, strzelca, radiotelegrafisty. Jeśli się nie myli, on chyba... Nie. Mamy tylko telegrafistę, niestety karabinu maszynowego nie ma. No i dowódcę, który zajmuje się dowodzeniem czołgiem, strzelaniem, celowaniem i ładowaniem. Więc no, na jedną osobę spada tak naprawdę obowiązek dwóch innych czołgistów. No i pancerz. Pancerz jest to rzecz kluczowa, gdyż pojazd ten potrafi naprawdę wiele zatrzymać. No i tak, w tym miejscu mamy pancerz do 20 mm. Mam nadzieję, że widać, oczywiście gówno widać, jak żeby inaczej. No niestety, przepraszam was za to, wina gry. Następnie mamy pancerz 30 mm, wieża, tył, no i spód. Z kolei tutaj mamy pancerz do 50 mm i jest on w stanie naprawdę, naprawdę dużo wytrzymać. No i tutaj nie przybudówka. O Boże, wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa. Jarzmo działa do 56 mm. Co prawda tutaj jest pokazane, że 70, ale tak naprawdę w rzeczywistości to jest właśnie 56 mm. Wytrzymałość tego pojazdu to 260 punktów życia. I tak, siła ognia 16, żywotność 14, mobilność 13, maskowanie 46 i wykrywanie 51. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten podręcznik czołgisty. Przepraszam, że jakość nie była zbyt dobra. Właściwie ten film jest taki do posłuchania bardziej. Ale teraz tak. Czy polecam kupno tego czołgu? Polecam jak najbardziej, ze względu na to, że gra się tym pojazdem bardzo fajnie. Jest w tej chwili niewiele pojazdów, które są w stanie go przebić. Chociażby najnowszy BT-7A Rasiniał, czy jakoś tak. On jest w stanie przebić, jeśli chodzi o trzeci poziom MTLS Blitz. Również jest w stanie nas bez problemu przebijać. No i pojazdy poziomu 4 i 5, gdyż niestety ma losowanie. Ale przede wszystkim losowanie jest właśnie na trójki. Bardzo często zdarza się, że również na czwórki nas losuje. I nawet wtedy jesteśmy jesteśmy w stanie coś zdziałać. Jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, no to polecam małą apteczkę i dwa małe zestawy naprawcze, bo
naprawdę możemy dostać albo w magazyn amunicji, albo w silnik. To są dwa najczęstsze, można powiedzieć, dwa najczęstsze moduły, gdzie możemy dostać. No i jeszcze trzeci element, no to gąsienice. Premia, jeśli chodzi o premię, to premia do zarabiania wynosi 20%, natomiast premia do szkolenia załogi wynosi 65%, tak więc jeśli ktoś sobie chce wyszkolić załogę chociażby w umiejętności szósty zmysł, czy też naprawa, bo uważam, że to są takie dwa najważniejsze umiejętności, atuty. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał do posłuchania wam się spodobał. Jeszcze raz przepraszam za jakość. Mam nadzieję, że w następnych materiałach wyjdzie lepiej. A ja zabieram się za grę tym pojazdem i prawdopodobnie zależnie od tego, czy, kiedy ten film się przetworzy, czy jeszcze dzisiaj w nocy, bo ja to nagrywam w niedzielę 12 lutego, czy też uda się wrzucić go już w poniedziałek 13 lutego, nie mam pojęcia, ale wiedzcie, że w momencie, kiedy ten film ten film się ukaże, to po tym filmie będzie film, w którym powiem wam odnośnie nowej nacji, która wchodzi na konsolę, czyli o Czechosłowakach. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. I jeszcze raz, tak wiem, powtarzam się, przepraszam za jakość. Tak więc cóż, to tyle. A ja się zabieram za szkolenie załogi. Tak więc trzymajcie się, dzięki i cześć!